Witam fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku powiem kilka słów o teksturach proceduralnych kreowanych w Blenderze. Zainteresowanych tematem zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Na okoliczność poradnika przygotowałem taki oto model rękawic, które oteksturowałem przy pomocy tekstur proceduralnych stworzonych w Blenderze. Generalnie mówiąc, tekstury proceduralne tworzymy sobie w oparciu o edytor nodów, używając stosownych tablic. Za moment przejdę do edytora i pokażę Wam, jak wykorzystać najprostszą teksturę proceduralną z Blendera, żeby sobie stworzyć jakiś geometryczny układ. Zanim przejdę do tego zagadnienia, na początek wyświetlę sobie te informacje, które zawarte są w Wikipedii odnośnie tekstur proceduralnych. Co to jest tekstura proceduralna? Tekstura proceduralna tworzona jest na podstawie określonych procedur matematycznych, algorytmów. Tutaj główną rolę odgrywają działania matematyczne. Tekstury proceduralne charakteryzują się praktycznie nieskończoną rozdzielczością, w odróżnieniu od tekstur rastrowych, których używamy na co dzień. Dodatkowo tekstury proceduralne mogą zostać poddane animacji. Mając na względzie te właściwości, model rękawic oteksturowałem przy pomocy tekstur proceduralnych, które wykreowałem w edytorze nodów Blendera. Zobaczmy. Wyświetlę sobie jedną z tekstur, no niech będzie ta pierwsza. I tutaj. Przybliżę się do jednej z tablic, która steruje skalą tekstury. I zobaczcie, co się stanie. Jak będę zmieniał sobie skalę, no to będę odpowiednio mapował układ tekstury. Co więcej, ta tekstura będzie zawsze posiadała super rozdzielczość, bez względu na to, jaką skalę użyję. Wrócę do wartości 20, bo chyba taka była na początek. A więc już choćby ta właściwość przemawia za tym, żeby takie tekstury proceduralne sobie do obiektów przypisywać. Teraz może dla zainteresowanych pokażę, jak wyglądają te układy tekstur, które już sobie przygotowałem. Tekstura pierwsza. Mamy tutaj układ odpowiednich tablic matematycznych, tablic, które odpowiadają za mapowanie samej tekstury, no i sposób przypisania koloru. Trzy nie ma tekstury. Ten też nie ma tekstury przypisanej. A więc tylko te dwie tekstury, które mapują wypukłości w
oparciu o tablicę BUMP. Teraz chyba przyszedł czas, żeby pokazać coś prostszego. Ukryję rękawice, dodam sobie nowy obiekt Plane'a. Plane'a wyświetlę w widoku od góry. Do Plane'a dodam nowy materiał. Teraz dodam jedną z tekstur proceduralnych Blendera. Skorzystam z tekstury Voronoi. Utworzę połączenie węzłów kolor z kolorem. Mam taki nieciekawy układ. Można powiedzieć taki losowy układ. Ułożenia kolorowych poligonów. Ale gdy wartość tą zmniejszę sobie na 0, no już mam ten układ uporządkowany. Uzyskałem szachownicę. Dodatkowo, wykorzystując parametr rozdzielczości, mogę sobie tą szachownicę stosownie kreować. Lub 20. Wcale nie muszę wykorzystywać węzła kolor. Mogę wykorzystać węzeł dystans i uzyskać układ czarno-biały. Tu sobie zwiększę na 5, a więc będę miał, można powiedzieć, takie zarys takich uporządkowanych kratek. Dodam konwerter kolor ramp. Nic się nie zmieniło, ale teraz, gdy rozszerzę zawartość koloru czarnego, zostają dodane elementy cylindryczne. Jak rozszerzę biały, no to nawet uzyskam bardzo, bardzo gładką linię. Żeby to zrobić na 100%, wybieram sobie tryb stały i teraz mam naprawdę super, super linię. Manewrując ustawieniem bieli i czerni, wpływam na ustawienie układu. Rąby takie. Dodatkowo skala na 20. I dopasowuję układ. Teraz chciałbym te groszki, które pojawiły się na tej teksturze, użyć do zmapowania pewnego obszaru rękawicy. Ponieważ rękawica mapowana jest względem układu UV, muszę znaleźć tablicę, która za te koordynaty UV będzie odpowiadała. Nie wiem dokładnie, gdzie ta tablica jest, to sobie tutaj wpiszę UV, wystarczy, mam UV mapa. Tworzę połączenie. Teraz chciałbym zmapować albo posiadać większą kontrolę nad prezentowaną teksturą. I dodam kolejną tablicę. Mapowanie. Wpinam, używam typu punktowego. No i tutaj mogę kontrolować przesunięcie względem osi, skalowanie i tak dalej. I teraz zobaczcie. Ja sobie teksturę zamienię tutaj wartość X na 0. Otrzymałem
prążki. Tu na zero, no to prawdopodobnie będzie inny układ, 2. Mam tych prążków po prostu więcej. I widzicie, z kulek zrobiłem teksturę prążkowaną. Wracam jednak do kulek. I teraz, mając już taki interesujący układ, a właściwie to już skomponowany materiał, mogę go użyć na rękawicy. A więc ukrywam plane'a, wyświetlam obiekt z rękawicą. Teraz, gdzie bym chciał zastosować ten nowy materiał? Powiedzmy, że tutaj na tym segmencie. Zaznaczam obiekt. To jest ten kolor. Przechodzę do trybu edycji. Selekcjonuję materiał rękawica 1. Dodaję nowy materiał. I wyszukuję materiał z tymi kulkami. I ten materiał kulki przypisuję do rękawicy. Z racji tego, że rękawica została zmapowana względem układu UV, kulki od razu rozkładają się dokładnie tak, jak na rękawicy ustanowione są szwy. Dokonane mapowanie. Tu mam aktywne elementy mojej rękawicy. Teraz pozostanę przy kolorze tym, który jest, a zmapuję sobie po prostu tylko wypukłości. Dodam tablicę wektorową WUMP, wpinam ją tutaj, ustawiam wartość 0,5 i wykorzystuję parametr wysokość i już się tutaj wszystko ładnie zmapowało, odwracam, mam odwrotność i teraz tylko dopasowuję kolor. Tak sobie na próbę wziąłem. Tu było 0,5 i 0, może 9. A więc jaśniej zrobię. Tak. I teraz tak, dodam metaliczności, dodam połysku. Dodam jeszcze jedną tablicę. I od razu sobie zmapuję skalę kulek, namnożę ich. Wszystko jest ok. I teraz widzimy, jaką mam tutaj super rozdzielczość. Zwiększę parametr na 0,7. Mogę dodatkowo tutaj jeszcze wybrać inny sposób cieniowania. O, widzicie, takie elementy powstały też. A więc możliwości jest naprawdę wiele. Możliwości twórczych. Myślę, że ten poradnik będzie dobrym przykładem do tego, żeby zachęcić Was wszystkich do korzystania z tekstur proceduralnych, tekstur kreowanych w Blenderze, bo naprawdę warto.
sieci pojawia się coraz więcej informacji, które pomogą nam komponować ostateczny wygląd tekstury w edytorze nodów. No i tym stwierdzeniem zakończę swój dzisiejszy poradnik. Dziękuję za uwagę.